Hej, cześć, z tej strony Kusi, testuję nowy mikrofon. Także powiedzcie mi, czy jest dobra jakość dźwięku w tym filmie. Przede wszystkim, na sam początek filmu chciałbym wam, moi drodzy, życzyć wszystkiego najlepszego na święta, wesołych świąt, bo to jest prawdopodobnie ostatni odcinek przed świętami. Życzę wam dobrych Pokemonów, dobrych eventów, przede wszystkim, żebyśmy mogli w przyszłym roku już normalnie grać w Pokemony, a nie robić takie jaja jak teraz. Zacznijmy od tego, że Niantic wprowadził coś, o co bardzo ich prosiłem od dłuższego czasu. Także jestem mega podekscytowany i mega się cieszę tym, że w końcu wprowadzili to do Pokemon Go. Patrzcie na to, jak wchodzimy we friendów i wpisujemy sobie if table, taram, wyświetlają nam się wszyscy friendzi, którym możemy wysłać gifta. To jest dobre, ale jest jeszcze prostszy sposób, po prostu możemy sobie posortować po tym, kto może dostać gifta, bo jak widzicie, mamy tutaj po prawej na dole po prostu taką nową opcję. To jest coś, co ja pisałem na Niantic, o co prosiłem ich w waszym imieniu od dłuższego czasu, także mega fajnie, że udało mi się to zaimplementować do gry. Ostatnio bardzo dużo takich fajnych update'ów Quality of Life, ale to, że można wpisać giftable, jest bardzo dobre, bo wtedy możemy sobie wziąć tylko tych, którym możemy wysłać gifta i posortować ich sobie od na przykład levelu friendshipa. I wtedy wysyłamy po kolei gifty do tych, którzy nie mają jeszcze gifta od nas nieotworzonego i sortować sobie według dowolnej drugiej metody sortowania. Także to jest mega, mega wygodne. Nie ma już, słuchajcie, wymówek, żeby nie wysyłać giftów. Zwłaszcza, że trwa event, przypominam. To jest ważny event, bo to jest event świąteczny. Mamy tutaj infografikę po polsku od 22 grudnia, czyli od dzisiaj do 31 grudnia, odpowiednio od 8 do 20. Nowego Pokemona w Pokemon Go jest to Vanillite. Nowy Shiny w Pokemon Go jest to Shiny Jinx. Myślę, że teraz będą szybko uzupełniać te Shiny z pierwszej generacji, których jeszcze nie ma, no bo pamiętamy, że w lutym chodzi nasz płatny research, gdzie możemy zdobyć wszystkie Shiny z pierwszej generacji. Pokemony w kostiumach, zaraz sobie je obczajmy w grze. Na dziko Sfile, Snowvery, to jest spoko, rzucajcie na nich ekscelenty, wbijajcie expa na Lucky Eggu na Snowverach, bardzo fajnie się to robi. Pokemony z jajek, Pokemony na rajdach. Można trafić research, którego możemy zdobyć Vanillite'a i Cryogonala. Zimowe ubrania w sklepie, świąteczne naklejki, ekskluzywne boksy i przede wszystkim druga część tej infografiki, zwiększony dzienny limit giftów do 45, jeśli chodzi o otwieranie. Także teraz jest najważniejszy czas w roku, słuchajcie, na dobijanie tych poziomów przyjaźni w Pokemon Go. Pamiętajcie, dobijanie poziomów przyjaźni to jeszcze do niedawna był najlepszy sposób na wbijanie expa. Teraz powiedzmy jest gdzieś tak też wśród tych najlepszych sposobów, bo teraz wiadomo, dużo zwiększyli expa za łapanie Pokemonów, także łapanie Pokemonów też jest teraz bardzo dobrym sposobem, ale nie zmienia to faktu, że dalej warto otwierać gifty. Oprócz tego limit trzymanych w plecaku giftów wynosi 40, także nie ma już wymówek, wysyłajcie gifty, odbierajcie gifty, pamiętajcie o tym. I tutaj mała uwaga do moich friendów w Pokemonach. Będę starał się bardzo wykorzystywać ten event, wysyłać do was gifty, otwierać gifty, także zachęcam do giftowania się ze mną, zwłaszcza jeśli nie mamy czwartego poziomu przyjaźni jeszcze dobitego. Gdzieś po nowym roku, może w lutym, będę usuwał pewnie kilka osób, które są już kompletnie nieaktywne. Zachęcam do giftowania mnie i odbierania giftów ode mnie. Ale przede wszystkim mamy następujące bonusy aktualnie. 22 i 23 grudnia podwójny exp za rajdy. Warto z tego skorzystać, no bo 20 tysięcy na jajku to jest 40 tysięcy. 10 rajdów, masz 400 tysięcy expa, 12 rajdów, prawie pół miliona expa. Całkiem szybki sposób na expie, nie? 24 i 25 grudnia, dwa razy więcej candy za łapanie i przypominam, że 25 grudnia jest inwazja balonów z Jesse Jamesem dla tych, którzy jeszcze tego questa na Shiny Celebi nie zrobili. Grudzień 26 i 27, podwójny czas trwania Starpisa, 28 i 29 grudzień, podwójny czas trwania Lucky Egga, 30 i 31 grudzień, dwa razy więcej Stardustu za łapanie. No to tak jak widzimy, to co jest, jeśli chodzi o Stardust, to jest najfajniejsze. Co prawda tam od 28 chyba mamy jakąś tą narodową kwarantannę, nie wiem, będę się jeszcze orientował w tym temacie, bo szczerze mówiąc nie interesowałem się. Że korzystajcie z giftów, korzystajcie z tych bonusów. W tym roku niestety po raz pierwszy nie ma darmowych inkubatorów od Niantic'u w okresie świąteczno-noworocznym. Kurczę, słabo, co? I słuchajcie, zanim przejdziemy do grania sobie na tym evencie, to informacja o pierwszym Comedy Day'u w 2021 roku jest taki, powiedziałbym, trochę ekscytujący, ale nie do końca. 16 stycznia odbędzie się, to będzie sobota, od 11 do 17 czasu lokalnego. I co jest ekscytujące w tym evencie, że są 3-godzinne insensy i 3 razy Stardust załapanie. Także świetna okazja na zrobienie Stardustu i to jest bardzo ekscytujące w tym evencie. Natomiast mniej ekscytujący jest Pokémon, bo jest to matchup i jest to taki odrzutek. Pokémon, którego mieliśmy do wyboru w głosowaniu w roku 2020, żeby wybrać na niego Comedy Day'a i gracze go nie wybrali, bo go nie chcieli, bo stwierdzili, że to jest do śmieci, nie chcemy tego. To oni stwierdzili, no to jak nie chcieliście wtedy, to damy wam go teraz. No taki recykling po prostu Pokémonów, tych, co były odrzutkami. Nie jest to aż takie najgorsze, bo Machamp dalej jest jednym z najsilniejszych Pokémonów walczących. Już te pierwsze miejsce jakiś czas temu stracił, ale dalej jest całkiem solidnym walczącym Pokémonem. Tutaj dostanie ekskluzywny ruch Payback, to jest bardziej tam na PvP, jak ktoś się interesuje, spoko. Świetna okazja, żeby zebrać sobie dużo candy, XL candy, jak ktoś ma 40 level i wzmacnia sobie jakieś fajne Machampy
jak ktoś jeszcze nie ma wymaksowanych 6 Machampów, to można sobie skorzystać z tego komiksu. Całkiem fajna okazja. Osoby, które miały wcześniej Shiny Machopa, się wkurzą, no bo on był dosyć, no w miarę rzadki, teraz już będzie nic nie warty, bo każdy będzie miał go po 10 albo więcej. No ale tak to zawsze jest. I oczywiście przypominam, kto kupi bilet już teraz na ten płatny research Kanto, dostaje za darmo bilecik na ten Comic Day i na lutowy Comic Day gratis, a jak nie, to można sobie kupić za 3,99 zł, bodajże, z tego co pamiętam. Oczywiście będzie paczka, oczywiście będzie robienie zdjęć, jak to na każdym Comic Dayu od dłuższego czasu. To są nowe stickery. Czy ktoś z was używa stickerów? Ja na początku, powiem wam szczerze, chyba kupiłem 2 albo 3 stickery, ale przestałem to już wysyłać, ani zauważyłem też, że nikt do mnie nie wysyła tych stickerów, bo po jakimś czasie to jest nudne. I słuchajcie, teraz mam dla was ciekawostkę. Kodzik. To jest Kodziko na Antiku, daje 30 Ultra Boli, 10 Maxi Wagów, jednego Lucky Egga. Na moment wrzucenia tego filmu nie mam pojęcia, czy działa, bo zawsze mogę to sprawdzić na moment nagrywania filmu. Powinien działać do końca roku, czyli do 1 stycznia, ale pamiętajmy, że nieraz tak jest, że Niantic mówi, że będzie działać, a potem się okazuje, że była limitowana ilość. Ja sobie sprawdzę przy was, żeby nie było, że tutaj podaję coś, co jest niesprawdzone, także wpiszę sobie ten kodzik w tym momencie. TRFJVYZVVV8R4. I teraz, o, działa pięknie. Także mi działa, wy też skorzystajcie, polecam wam próbować przed 1 stycznia. Jeśli jesteś na iPhone'ie, nie masz tego miejsca na wpisywanie tych promokodów, bo na iPhone'ie jest to zabronione przez Apple z jakiegoś powodu, także jak chcesz wpisać promokod na iPhone'ie, znajdź stronkę, gdzie się to robi. To jest oficjalna strona na Niantiku, Google nie boli, myślę, że znajdziesz to w 5 sekund. A ja tymczasem przywdziewam z powrotem moją maskę i słuchajcie, będziemy sprawdzać nowe rzeczy w tym update'cie, ale przyleciał do mnie balon, a to jest dla mnie dosyć kluczowe, bo no cóż, cały czas robię powolutku drogę do tego 45 poziomu. Niedawno mi się urodziło drugie dziecko, także jest mniej czasu na granie, ale jak gdzieś tam widzę jakiś balon, to staram się zawalczyć. Zwłaszcza fajnie jest, jak przylatują balony z Jesse i Jamesem, bo wtedy możemy od razu zrobić dwie walki, które dają nam 2 elementy do radaru. Bo oczywiście postanowiłem, że będę robił tego questa free to play, czyli nie będę wydawał pieniędzy na radary. Gdzieś tam policzyłem, że wydałbym kilkaset złotych na te radary. Szczerze, szkoda pieniędzy. Jak można to samo zrobić, nie spiesząc się po prostu free to play, to zrobię to free to play. Jeśli ktoś teraz śmieje się z mojej ekipy, to się nie śmiejcie. Zawsze używam tej samej ekipy na wszystkie walki z zespołem R, wszystkich bossów, Giovanniego, ktokolwiek by to nie był, bo po prostu ta ekipa tych 3 Pokemonów zawsze wygrywa. Nieważne, jakie by mieli Pokemony, i tak wygram, więc mi się po prostu nie chce zmieniać i dostosowywać ekipy do tego, co oni mają, no bo nie ma takiej potrzeby. Nawet tutaj, pomimo, że miałem 2 Pokemony akurat wrażliwe na ich ataki, no bo ogień pokonuje stal, to i tak widzicie, idzie to bardzo, bardzo luźno. A co by dopiero było, jakbym sobie wzmocnił te Pokemony na 50 level, bo one są na 40, to myślę, że mógłbym, nie patrząc się w ogóle na ekran telefonu, to robić chyba z zawiązanymi oczami wtedy. Gruncik zbity, 3 komponent z 6 i zaraz zobaczymy IV-ki na tym Shadow Vulpixie. I ciekawostka, a propos tego, że właśnie biję tych bossów, zbieram te komponenty, przy okazji wykluwam dużo czerwonych jajek, bo lecą mi przy okazji tych bossów. I wyklułem do Pokédexu w Pisi, którego jeszcze nie miałem, Sandile. Także w tym momencie mam już oficjalnie wszystkie Pokémony, które da się wykluć z czerwonych jajek, 12-kilometrowych Pokémon Go. No i tyle, chciałem się z wami tym podzielić, bo opłaciło się zbierać czerwone jajeczka i wykluwać. O, Vanillite do Pokédexu, o, coś mi się tu... Zobaczcie, wcale jakoś rzadko się nie respi. Pierwsze miejsce, w którym stoję, od razu się pojawił Vanillite, nasz Pokémon rożek lodów. Powiem wam szczerze, jak byłem trochę młodszy i wychodziła pierwszy raz 6 generacja i zobaczyłem tego Pokémona pierwszy raz na obrazkach, to pomyślałem wtedy, ja nie mogę, ależ ci ludzie są niemądrzy. Kurczę, jak można wymyślić coś takiego? Pokémon rożek z lodami, no przesadzili. Dalej tak trochę uważam, ale już od tego czasu minęło chyba z 10 lat i trochę mi się już opatrzył i troszkę już mniej mnie to szokuje, ale jednak zawsze ten trochę niesmak pozostaje. A może po prostu powinienem bardziej luźno do tego podchodzić i nie przejmować się różnymi śmiesznymi designami Pokemonów, bo w sumie to są tylko Pokemony i to jest tylko zabawa, więc jak lubię robić takie dziwaczne Pokemony w nowszych generacjach, no to w sumie spoko. Widzę, że ma bardzo niski catch rate. Rzucam go tutaj ultrabolem na grejcie i wyskakuje. Skubaniutki. Chyba specjalnie mu zrobili tak, żeby powkurzać graczy. Prędzej czy później siądzie. Ultra Ball mam, a chcę go złapać na pineapie, bo oczywiście będzie mi łatwiej wtedy zrobić ewolucję do Pokédexu. I jest Pishing do Dexu. Vanillite, najnowszy Pokémon z 6 generacji. Trochę się rozmieniają na drobne z tą 6 generacją. Jednego Pokémona nam dali. No nie jest to jakoś oszałamiające. W sumie Vanillite ma 2 ewolucje. Także dzisiaj 125 candy raczej nie zbiorę, jak się tak zastanowić. Przypadkiem włączyłem kamerkę, ale w sumie to dobrze. Zobaczymy go sobie z bliska. Tak wygląda. No śmieszny Pokémon, co wam powiem, jest śmieszny. Jest śmieszny strasznie. Tutaj już te Pikachu i Delibirdy. Delibird z jakimś ubrankiem jest, bo mi się wyświetla na czarno na Nearby'u. Zaraz ich poszukam oczywiście. Kapciu też są z ubrankiem. No właśnie, mają tą piękną wstążkę. Ach,
jakie to jest ekscytujące. Pewnie się podekscytowała tym tylko i wyłącznie Zoe Tudoc, bo ona jest taką fanką noszenia wstążek. Jakoś te wstążki na Pokémonach nie ekscytują, szczerze mówiąc. Gdzieś ostatnio widziałem grafikę, ile już jest różnych wariantów Pikachu w różnych ubrankach w tej grze i jest tego bardzo, bardzo dużo. I są gracze, których to już troszkę męczy na dłuższą metę. Nie dziwię im się, ale z drugiej strony, no popatrzmy na to z perspektywy Niantiku. Prędzej czy później wszystkie Pokémony z wszystkich generacji się skończą. Nie będzie już co dodawać do gry. Muszą mieć jakiś taki sposób na dodawanie nowego kontentu, który tak naprawdę nie jest nowym kontentem. No i tutaj dawanie Pokémonów w przebraniach to jest ich taki sposób na przedłużenie żywotności naszej gry, żeby jednak zrobić event, gdzie niby coś dają, a tak naprawdę nic nowego nie dają. Kolejna walka z zespołem R. Dzisiaj taki sfeminizowany ten zespół R, same kobiety mnie atakują. Tutaj latające poczki, no i też tutaj Melmetal pozałatwia sprawę. Zarówno szybkim atakiem, jak i charge'em. Tutaj Gyarados też super efektywnie szybko dostaje w Chambo. Fajnie pozamiatane jednym poczkiem. Idziemy na polowanie, szukamy nowych kostiumów, nowych Vanillite'ów powiedzmy. Ewentualnie zespołu R i czerwonych jajek. I zobaczymy sobie IV-ki tego Zubata na pewno. Nie najlepsze, ale i tak oczyszczamy, bo Zubat jest najtańszym Pokémonem do oczyszczenia. Tylko 1000, jednym z najtańszych, bo oczywiście jest kilka jeszcze innych, które kosztują tylko 1000. Także muszę zrobić 100 oczyszczeń. Na Zubatach najbardziej jest to opłacalne. Zaczyna padać, także lecimy szybko szukać tych nowych przebierańców i Deliberdów. Kolejny Team Rocket i Vulpix, taki sobie. Dobra, słuchajcie, idę poszukać tego Deliberda, który się gdzieś tu respi. O, jest! Cały czas tu jest, czeka na mnie, ze wstążką. Chociaż w sumie taki shiny ze wstążką, no to zawsze troszkę bardziej kolekcjonerski. Że tak jak mówię, nie obrażajmy się na te kostiumowe Pokémony. Niektórzy to lubią, niektórzy rzeczywiście to zbierają, także spoko. O, są Snowbery. Zobaczymy, jak w deszczu będzie szło rzucanie w nie. Może być ciężko. O, nie, 2,5 koła. O, tu się Joltik zrespił też, ciekawe. Ruch niesamowity, bo pod Lidlem, słuchajcie, kurczę, zakupy świąteczne wszyscy robią. Zadaszenie mnie ratuje przed deszczem, ale chyba lepiej się stąd ewakuuje, kurczę, bo tyle ludzi. O, snorek na dziko, kurczę, ostatnio cały czas snorki na dziko widzę. Pozmieniali troszkę właśnie z tymi sezonami, o, jeszcze dobre CP. Właśnie kiedy weszły te zmiany z sezonami, słuchajcie, to naprawdę coraz częściej widzę snorki na dziko. Był to dosyć rzadki Pokémon, a teraz widzę, że naprawdę potrafi się respić. Nawet parę razy dziennie mogę go zobaczyć. O, wyskoczył, kurczę, z Kubany. Ciach, tego to się dopiero ładuje, ekscelenty, fajnie. Dużo dali takich poczków, które są duże, okrągłe, łatwo się rzuca w nie ekscelenty. Może celowo je dali, może je celowo dali właśnie teraz na końcówkę roku, żeby każdy miał szansę dobić ten 40 level. Nawet bez Lucky Egga te 2340 expa, 400 Pokémonów, tak rzucisz, już masz 1000 expa. Nawet bez Lucky Egga, nie? Także ostatnia prosta, słuchajcie, do próby dobicia tego poziomu w tym roku i dostania pamiątkowej odznaki. Oj, tu mi prawie weszło, ale nie weszło. Choinki porozstawiane, bardzo dobrze. Ja już mam kupioną od dłuższego czasu, od 6 grudnia. O, Wigglytuff nawet na dziko, no też kurczę, fajnie. Elegancki. I siedzi. W ogóle złapałem ostatnio shiny, pokażę wam, słuchajcie. Swinub, złapałem go wczoraj. Dopiero co był ten community day, a teraz shiny Swinuba złapałem, ale zobaczcie na Tivy. Na takiego to tylko na trade'a zostawić, nie? Oczywiście Mamo Swine i tak ma lepszy moveset poza community dayem, także w razie czego jakiś tam lucky trade wejdzie, to może jeszcze go kiedyś się zamienię za podobnego i zewoluujemy jeszcze go. Zobaczymy. Tutaj sobie wstawimy poczka, widzę, bo jest wolne miejsce. Jest Blissey, to będzie Chansey do kompletu. Tutaj zamiast tego kościoła kiedyś był taki sad z czereśniami. Jak byłem mały, to chodziliśmy na przerwie długiej tutaj na czereśnie. Zobaczcie nowych pokestopów, jednak ta operacja polski Wayfarer podziałała. Nowe jakieś street workouty pododawane zostały. O, jest Vanilla, a nie, to Castform. Kurczę, strollował mnie. Tam nowy plac zabaw, dlatego takie nowe pokestopy tutaj są. To jest fajne w Szczecinie, dużo stawiają rzeczywiście nowych plac zabaw, nowych street workoutów i potem to się fajnie przekłada na pokestopy, także z punktu widzenia graczy Pokémon to jest bardzo dobra wiadomość i z punktu widzenia dzieciaków oczywiście też. Zobaczcie, tutaj fajne im porobili te place. W sumie całkiem przyjemny event, no nic tutaj nie urywa tyłka, całkiem porządny, tak? W połączeniu z tym podwójnym expem załapanie, dużo sporych, okrągłych Pokémonów, które łatwo ustrzelić, więcej giftów zbieramy, trzymamy, wysyłamy. Także w sumie całkiem ładnie to jest wszystko nastawione na dobijanie tego expa na 40 poziom przed końcem roku w Pokémon GO. W końcu uczyłem tego excelenta na Swilu. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się niedługo w kolejnych filmach z Pokémon GO. Gdzieś tak, no po świętach pewnie. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, trzymajcie się. Na razie, cześć.